Jestem na ulicy Laski. Jak wiemy, w ciągu ulicy Kasprzaka ciągle mamy remonty przejazdów przez torowiska tramwajowe. Obecnie taki remont prowadzony jest na ulicy Budowlanych. Ulica Budowlanych to ta droga po prawej stronie, przez co dojazd do ulicy, nie mamy dojazdu do ulicy Kasprzaka przez ulicę Budowlanych. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę na objazd do ulicy Kasprzaka. Objazd prowadzi nas właśnie do końca, do skrzyżowania z ulicą Kasprzaka na ulicy Laski. Tutaj, jak widzieliśmy, kończy nam się objazd i jedziemy czy to w prawo, czy to w lewo, w zależności od tego, w którą stronę ulicy Kasprzaka zamierzamy jechać. A jak widzicie, kontynuuję jazdę ulicą Laski. A jako, że obecnie przebudowany jest przejazd torowisko tramwajowe na skrzyżowaniu ulic Kasprzaka i Budowlanych, to zapewne również ulicą Budowlanych, na której to obecnie jestem, nie ma możliwości kontynuowania jazdy przez skrzyżowanie. I do ulicy Laski zapewne będziemy musieli pojechać troszkę dookoła. Więc na pewno już tutaj trzeba, widzimy, jest tablica, żółta tablica przed skrzyżowaniem. Tylko że tutaj jest pewien problem, bo jest objazd do ulicy Kasprzaka numery 15 do 19. Nie ma słowa o ulicy Laski. Nie wiem, czy uważam, że powinna tutaj oprócz tych numerów, czyli chociażby właśnie alby zakładów, które tutaj są zlokalizowane, powinna na tablicy również widnieć ulica Laski. Pewnie ktoś chciałby jechać stąd, nie wiem, właśnie przez Laski, kontynuować swoją jazdę gdzieś tam do Ząbkowic, dalej na pewno by tędy było, by mu w tej chwili ma podane na znaku, że objazd ma do ulicy Kasprzaka. To może w pewien sposób wprowadzać w błąd. Natomiast no cóż, no ja tym objazdem w takim układzie jadę, czyli na skrzyżowaniu skręciłem w prawo w ulicę Kasprzaka. Znowu widzę żółtą tablicę, objazd w lewo. Czyli wjeżdżam na ulicę Laski właśnie. Objazd nadal na wprost. I właśnie, i w tym momencie przed skrzyżowaniem ulic Laski Budowlanych mogłyby być z jednej strony informacja objazd w lewo do Kasprzaka, Laski prosto, za skrzyżowaniem mielibyśmy tabliczkę koniec objazdu. Ja zgodnie z objazdem skręcę w lewo. Czyli jesteśmy na ulicy Budowlanych, widzimy za 400 metrów zakaz ruchu, koniec objazdu. I tutaj te firmy, które tutaj mamy zlokalizowane, ta zabudowa po prawej, lewej stronie, no wychodzi na to, że wszystko to adresowo podlega pod ulicę Kasprzaka. No cóż, natomiast mam nadzieję, że tutaj już jakoś bardzo długo ten remont trwał nie będzie i
że w ciągu kolejnego tygodnia, być może dwóch, już będziemy mogli ulicą Budowlanych przejechać przez skrzyżowanie z ulicą Kasprzaka. Przede wszystkim przejechać po bardzo dobrym torowisku.